Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do faryzeuszów: Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. Nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza. Niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, także nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może, ani stamtąd do nas się przedostać. Tamten rzekł: Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem 5 braci. Niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł: Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie, odrzekł tamten, lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą. Bogacz mógł zostać zbawiony. Okazja czekała na wyciągnięcie ręki u bram jego pałacu. Potrzeba tak niewielkiego gestu, dostrzec w drugim człowieku swojego brata i przyjść mu z pomocą. Lecz bogatego nie było stać na takie wyrzeczenie. Wolał każdego dnia pławić się we własnym luksusie, zapominając, że żyje na kredyt i kiedyś przyjdzie mu za to wszystko zapłacić. Przypowieść, którą słyszymy w dzisiejszej dobrej nowinie, ma wyczulić naszą wrażliwość na bliźnich. Bóg bowiem nie pragnie naszej ofiary, ale miłosierdzia. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Święty Grzegorz z Nazianzu podczas jednego z kazań wzywał swoich słuchaczy, aby nawet noc nie przerywała ich miłosiernych uczynków. Słudzy Chrystusa i Jego współdziedzice, wołał biskup Nazianzu, odwiedzajmy Pana póki czas, pielęgnujmy Go i nakarmijmy, odziejmy Go i przygarnijmy do siebie i uczcijmy Go. Takie właśnie miłosierdzie okażmy Chrystusowi w ubogich, którzy leżą dziś rozciągnięci na ziemi, aby nas przyjęli, gdy stąd odejdziemy do wiecznych przybytków, w samym Chrystusie, Panu naszym. To właśnie ubogim udzielona została obietnica odziedziczenia Królestwa Bożego i właśnie oni mogą nas po śmierci wpuścić przez bramy raju.